Mogę zagrać jak Fizdora Henia? Dobrze. Ale na dodatek też zagrać. No tak. Czyli umówmy się ten. Ja sobie pozwolę nadużyć waszej cierpliwości i zagram dwie piosenki. Dobrze? Przystojny akwizytor o imieniu Heniu bardzo nie lubił stać w codzienności cieniu. Uwielbiał gorąc i ściśle biorąc serce gorące także miał. Gdy zachwalał farelki miękły obywatelki, a on swe łowy zaczynał tymi słowy: po co grzać do Ułan-Bator? Szczęście da ten termowentylator. Po co grzać do Ułan-Bator? Szczęście da ten termowentylator. W końcu taka taktyka zgubiła Henryka, bo gdy dopadła Henia miłości mistyka, na jego amory zamknęła serca komory. Jedna z pań, co otworzyła drzwi dlań, mówiła, że nie chce coli, że woli kontrakt Mongolii. A on leżąc na kołderce szeptał, wskazując na swe serce: po co grzać do Ułan-Bator? Szczęście da ten termowentylator. Po co grzać do Ułan-Bator? Szczęście da ten termowentylator. Farelka rzecz niewielka, a grzeje aż miło. Widocznie coś w sercu tej pani się zatliło i szepnęła: mój Heniu, gdy leżę na twym ramieniu, jakiś orzenku amator odwiódłby mnie od Ułan-Bator. Oto historii puenta, gdy chłop się po mieście pałęta, dźwigając farele, znać blisko jest wesele.